Cześć, z tej strony Hienka i witam Was serdecznie na moim kanale, gdzie dzisiaj pokażę Wam, jak zbudować terrarium dla Geckona Henkeli. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał i komentujcie. Znajdziecie również tam inne na moim kanale odcinki, w którym robię jakieś customowe DIY lub z podróży filmy. Dlatego teraz zapraszam Was do budowy tego pięknego cudeńka. Wziąć na ręce mojego Geckona, ale niestety zaczął na mnie syczeć, więc stwierdziłam, że dam mu spokój, ponieważ kiedy u nas jest dzień, dla niego jest noc i go rozbudziłam, rozścieczyłam, no i po prostu stwierdziłam, że niech zostanie sobie w swoim domku tymczasowym, ponieważ teraz z tej oto 80, a jest to 80x40x40 szklane terrarium, które za chwilę będę aranżować. Właśnie dla tego gatunku Geckona będzie składało się oczywiście ze ścianki korkowej, mieszanki mojej specjalistycznej ziemi, gdzie pewnie posadzimy jakieś żywe roślinki, dodatków i oczywiście tub bambusowych, po których ten Geckon wspina się i śpi jak placuszek. Dobra, to od czego zaczynamy? Zaczynamy oczywiście od rozpakowania naszej ścianki. Jak widzicie, moja ścianka przyszła w dwóch takich kawałkach i teraz trzeba będzie to wymierzyć, przeciąć i na silikon dać do środka. Na chwilę obecną potrzebna będzie nam miarka, jakieś nożyki i marker, ponieważ te kwadraty to są w formacie 50x50, moje terrarium to jest 40, dlatego muszę sobie odmierzyć miareczką 10 cm i uciąć sobie po prostu 10 cm wąski pasek mniej, żeby idealnie pasował na tył mojego terrarium. Udało mi się to ciąć. Słuchajcie, tu ten korek, bardzo ciężko to idzie, ponieważ ma jakieś 3 cm grubości. Oczywiście są jeszcze takie inne korki, ścianki, które mają po kilka milimetrów, tylko że są z ciemnego brązu, a z racji tego, że ja mam jasne mieszkanie, białe i właśnie jasny brąz, dodatki, to zawsze biorę ten. A później Wam po prostu pokażę home tour z moimi terrariami, dlaczego. No i teraz muszę zrobić to samo z drugą taką, z drugim takim kwadratem, dlatego zabieram się za wycinanie dalej i będziemy wklejać.
gdy mamy wycięty już nasz korek, to ja będę teraz takiego używać silikonu specjalistycznego. On jest taki właśnie dedykowany do akwarium. O, odwrotnie. O, wygląda tak. I teraz trzeba to wkleić. Swoją specjalistyczną mieszankę. Najpierw zaczynam od keramzytu, który wysypuję na dno. I teraz będę mieszać, uwaga, torf z takim wódnem kokosowym oraz ziemią. I tu gotową mieszankę wrzucam do terrarium. Teraz słuchajcie, należy nasze terrarium wyposażyć i jakoś pięknie udekorować. Jakieś ja tam znajdowałam jakieś lniany, jakieś takie po prostu sztuczne roślinki. Pewnie coś zasadzimy jeszcze, zasadzimy zasadę, jakieś kwiatki żywe. Także do dzieła. Jedyne co jeszcze muszę tylko zrobić, to kupić lub przełożyć z innego terrarium prosionki i skoczegonki, czyli moją ekipę sprzątającą, żeby zachować terrarium w jeszcze większej czystości, gdy gady będą się załatwiać. No i tak prezentuje się końcowe terrarium. Jak widzicie, ja tutaj mam taki top specjalny i tak prezentuje się moje terrarium. Tutaj nasadziłam troszeczkę, przyklejam roślinek, obtoczyłam to lianą, ma tubę korkową, to jest oczywiście ścianka, a bambusy, tuby to są takie specjalne, on sobie na nich zawsze będzie spał. I tak wygląda tutaj jeszcze pojemnik na wodę. Zasadziłam kwiatki, pewnie coś jeszcze z czasem dodam. Tutaj jest pojemnik na wodę z AliExpress za 5 zł polecam. Ale całościowo tak się prezentuje te terrarium. No i jak widzicie, wystarczy jeszcze tylko zarzucić szyby, które właśnie zaraz sobie zamontuję i tak będzie prezentowało się moje terrarium. Ostatnio mój gekon, jak go budzę w ciągu dnia, a on jest gadem nocnym, to potrafi syknąć i ugryźć, więc użyję mojej motocyklowej rękawiczki. Yeah, man, I remember being so naive.